Witajcie, ja jestem Hebi, a to jest nasza seria Smite od Zera do Rankeda i mamy mecz dnia Five's Crown i teoretycznie wybieramy z tego co zrobić. A miało być wszyscy, mieli być wszyscy. No dobra, teraz spróbuję Izydę, tak? Isis, znaczy. Oj, coś się. To dajcie mi Izydę. Znaczy, a Izydę. Isis. A, to się bardzo źle kojarzy, tak szczerze. Zagrajmy teraz magiem. Jakimś tam magiem. Nią od czasów chyba. Ona chyba w becie jeszcze weszła, nie jestem do końca przekonany. Ale nią dawno, dawno. Ale ta wygląda fajnie. O. Jest ogólnie dużo fajnych skinów. Tylko, że mnie na nie nie stać. Ja nie chcę wydawać kasy na. Prawdziwej kasy na grę. Ponieważ no. Nie jara mnie to. O! Tak wam powiem. Dostępki też mam skina. Ale i nie mam. Znaczy, wylosowałem kiedyś ze skrzynki tej Odyssei chyba. Bo dawali za darmo skrzynkę, tam kod trzeba było wpisać, to wpisałem, patrzę. Skin do Sell Kit. Loki Fenrir, no bardzo ciekawe piki. Mamy dwóch Amaterasu, Kukulkan, Ymir. No ogólnie mocny team, nie da się ukryć, że mocny team mają. No tam ma Knife pierwszy, u nas ma Odin, drugi ma skin Dajmy Odin. Bardzo fajny skin, mi się podoba. Mi się ogólnie podoba te skarmazy, nowe zaćmienie do Knife. Mi się ogólnie podobają te takie japońskie style skinów. No ja wiem, ja jestem kurde Weibo. No nie, nie jestem. Po prostu jakoś tak. Jakoś tak, po prostu lubię styl japoński. Tak nie wiedzieć czemu. Lubię historię i tak dalej. Co tu masz? Izyda macha skrzydła zwiększenia szybkość ruchu, predykatry się i co? Trzeba na linii. Zrobię kulę energii duchowej w trakcie odku mojej mocy. O. Dobra. To ja nie wiem co maksować, tak szczerze. Ale zacząłbym klasycznie z butkami, myślę. Chociaż to jest też bardzo kusząca propozycja, ale nie. Butki. Ale chociaż te by były chyba lepsze. Dobra, mniejsza o to. Bierzemy teraz nie relikty. Przecież to jest mag, więc myślę, że bardziej przydatne byłaby te many, ale to już tam. A to jest Siege w ogóle. Mapa, więc to jest też tak. 100, to jest 100, to jest 100. A właśnie, jak ona ma ulti? Proszę, mniejsze obrażenia, to jest takim. To jest taki support bardziej. Ja chciałem manę, ale manę mi już zajmą. Ale dobrze, że jest to. Że jest to. Że jest to, jakby to powiedziecie, dalekodystansowa postać. Hehe. Idiot. Ok. I co ja mam tam pomóc wam? Ja nie idę w dżunglę, czemu ja idę dżunglą? Gdzie są trzy postacie? A, to jednak tam idę. To jednak tam idę. Myślałem, że tu będą no, w sumie trzy na prawo. Ale no widocznie nie.
Ogólnie zauważyłem, że w Smite za bardzo nie ma takiego podziału na support, topper, znaczy topper. Wiecie, o co mi chodzi, jak w LoLu. Kurde. Nie miałem jej trafić. Go trafić. Tak szczerze. Ale dobra, nie idzie źle. Kurde. A. No nie wyszło, nie wyszło. Mogę chociaż użyć tego. Reliktu. Ale dobra, spieprzyłem to. Spieprzyłem to i to tak konkretnie. Ale przynajmniej nie dałem killa im. Co jest jakby pozytywne. No ale mniejsza o to. To jest wyciszenie. To jest te stawianie laski. Ja muszę zobaczyć, jak się... Co to jest za oko? Aha, ja już jestem tutaj. Tak się zastanawiałem, gdzie ja jestem. Jak to zdezaktywować? Bo nie mam pojęcia. Nie wiem, czy te przelatują przez te. No co ty robisz? Jak widzisz, że masz mało życia, to spieprzaj, a nie. To jest takie, wiecie... kuszenie ich. A tego nie możemy robić. Nie możemy ich kusić. Aha, to go spowalnia tylko, to nie zadaje obrażeń. Aha, no dobra. To nie wiedziałem. Mogłem poczytać. No, a teraz już umiera. Ale jak na razie gram się... no, nawet przyjemnie tą... Isis. Nie wiem, jak będzie w dalszej. Jak w dalszej części gry. Jak to zdezaktywować? Ale to Nyx muszę sobie też zagrać, bo wydaje się bardzo ciekawą postacią. No tak trochę ult z dupy, ale... ale jakoś tam będzie. Co ty robisz? Okej, a nie, dobre wybrałem. An enemy siege juggernaut has arrived. Your siege juggernaut has arrived. Okej, idzie siege. Chyba nawet nagrywałem jakieś oblężenie, więc powinniście wiedzieć, co to jest ten siege. Znaczy, to nie jest jakoś skomplikowane bardzo. Double kill. No tego jeszcze nie mogę pomóc. A. Serio, uda mu się tripla zrobić? No nic, ale przynajmniej...
Ktoś tam zginął. Kogo oni tam mają? Bardziej magicznych, ale ja bym na razie jeszcze magicznego nic, znaczy na ochronę nic nie robił. Ale to bym sobie zrobił. Tylko, że to jest drogie jak... No. Ale powiem szczerze, że nie idzie nam tak źle, jak myślałem, że będzie szło. Idzie całkiem przystępnie. Ale bym sobie zrobił te namany. Mimo wszystko. No mamy junglera przynajmniej, tak? Jakiś tam jungler jest. I to jest pozytywne, to należy chwalić. A nie się żalić. No. No i to jest... No szkoda, że to nie ma jak w LoLu, że można robić sobie podwójne buffy, bo ja bym sobie od razu już szczelił jeszcze na ob... Ło, ten już bije i to mocno. No to jednak trzeba już budować na ochronę. Zacząłbym od tego. Bo o ile tam zrobiłem jakieś double killa, to akurat nic nie oznacza. Ej, bo nam wieżyczkę tak szczerze cisną. I to mocno. No nie idzie to dobrze. Ja bym może rzucił się już na tego. Na tego środkowego. Bo jak oni się rzucą, oni znikną. To będzie mu troszkę ciężko może być. Ale to takie, wiecie, gdybanie. O, wbiłem się w sam środek tego. Dobra. Biłem pod jego ulti. Ej, bo ja teraz zginę bezmyślnie, tak szczerze. To jest takie... Nie lubię czegoś takiego, mnie to denerwuje. Bo wtedy nie mogę się skupić na grze, tylko się skupię na tym, jak bardzo lamię. Generalnie to myślę, że powinniśmy się słapnąć jak, w jakiś tam sposób. Okej, oni idą na tego. No dobra, nie wiadomo, mi co oznacza, bo jeszcze mnie skrzyczą, że jestem noobem. A ja nie chcę, żeby na mnie krzyczeli. Bo to jest niemiłe, ja się wtedy czuję tak głupio. Okej, ładnie. To było ładnie zrobione. Tak wiem, że w tym momencie się tak trochę mało odzywałem, ale... skupiłem się, żeby nie spieprzyć tego. Żeby, wiecie, nie było jakby... potrzeby na mnie krzyczenia, bo ja nie lubię, jak na mnie krzyczą. Się wtedy czuję źle. No ale poobrywał coś. Okej. O, nawet zabiłem jakiegoś tam silniejszego tego.
Okej. Nawet double killa zrobiłem. O, jak ona mnie zabiła. Tak szczerze, nie widziałem tego. Dobra, wezmę sobie na razie to. Zaraz sobie kupię tego. O. Ładnie. No i zaczyna jakoś to grać, tak? A, mrugnięcie. Teleport. Co to jest? Dobra, nie da się tego. Wziąłbym ten teleport. Aha, czyli nie mam internetu. No, nie, jednak mam. To coś mi się... Coś mi się po prostu zwiesiło. No nie, tego się nie płaca. Myślę, że ten sprint bym wziął. Okej, idziemy. Było fajnie, fajnie ścisnęliśmy tam tę wieżyczkę. No i połowę Feniksa. Przez chwilę musiałem mieć problem z internetem, bo jak widziałem, zwiesiło mi Odyna. O ty kurcze gnoju. Ło, ty ciul. Jeszcze przeżyłem. Jeszcze przeżyłem. Ło. Jak ja to zrobiłem, to ja nie wiem. Ale bym musiał teraz zacząć coś budować. Myślę, że zrobię to. Aha, zapomniałem, że jeszcze nie mam skończonego tamtego. Dobra, easy. Pamiętam, jak kiedyś grałem, to był jeden z moich pierwszych meczy. I to jeszcze na becie, że jeszcze gdzie Kali była jakby, można to powiedzieć, darmową postacią, początkową postacią, jedną z tam chyba 5 czy 6, nie pamiętam dokładnie, chyba z 5. No i grałem ze znajomym wtedy. No i to było o tyle słabe, że ja kupowałem po pierwszym, drugim poziomie przedmiotów. Także miałem cały, można powiedzieć, build, ale po pierwszym, drugim poziomie. Zależy na co miałem hajs. I grałem bardzo słabo Kali. No, chociaż Kali była wtedy OP shitem, jak ich mało. O, skądś ty się tu wzięła? Kurde, ten jej ulti! Pieście srało! No nie, ta już się zaczyna robić OP. Uciekaj, co ty robisz sam? Tam cię już nie powinno być dawno. Łoom! O, ulti. No ulti mi się nie chycą, no. Wytyfy, Fenry. Czemu wytyfy? Dobrze gra. Jeszcze ucieka. Nie daje im łatwego killa. Ja bym zaczął znowu robić tego. Tego całego, jak on się nazywa. Giganta. Ktoś już tam walczy o niego. Nikt nie walczy o niego. Okej, bicie ją, bicie ją, bicie ją. Your siege juggernaut has arrived.
Nie wiem, czy dam mu radę. No dobra. Okej. Dam radę? Okej. Tak to zrób. I czekaj, i idziemy zabić tego najpierw. O, chociaż... Wiem, że pewnie spieprzyłem i zmarnowałem sobie tego. Okej, ale tamten sobie radzi jakoś. Znaczy jeszcze żyje. To dobrze. Znaczy życie ma połowa. Cały czas spada. No. No okej, kurde ta... Wkurza mnie ta cała... Ta cała... jak to... Jak ona się nazywa? Amaterasu. No, no, sam tu nie mam szans. Tu idzie ich dwóch. No, generalnie jesteśmy na prowadzeniu, no ale to wiadomo, ile takie prowadzenie może potrwać. No dobra, nie udało się go trafić. Kurde, ten pieprzony, tam jest ten ptak. Czy on nie jest ptakiem, ale jak on tak... Te! Kij ci w żyć. Leszcze. Kurde, oni są mocarni jednak. Kurde. Chciałem coś zrobić i wyszło na to, że tylko spieprzyłem akcję. O, nienawidzę tego. Nienawidzę tego uczucia. Znaczy, to możemy jeszcze przegrać, bo jak wiecie... Po poprzednim odcinku nawet duża przewaga nic nie oznacza. Znaczy, my nie mieliśmy przewagi, to był bardzo wyrównany mecz. O, szczególnie, że tam jest... Ło, dobra, myślę, że są wszyscy. No, nie masz szans na ucieczkę, przyjacielu. Jest w ogóle osiągnięcie za ten, za zabicie poprzez ten skok. Jest całkiem ciekawa kwestia. Udało mi się jakoś, jakimś cudem odblokować, więc easy. Podoba mi się ta Izida, tylko musiałbym się na... Tylko musiałbym nauczyć się nią grać, bo ponieważ, no, jak widzę, nie jest to zbyt prosta.
Okej. No, tam ci już biją tamtego, więc easy. A, chyba... A jednak. A jednak. Zrobimy sobie manę, ale... Ale po co? Damage bardziej by mi się przydał. I chyba z tego zrobię. Chyba, że nie ma. Okej, mamy ładnie. Nie wiem, czy dokończymy w ogóle to, ale... Szkoda, że nie ma to tak jak w LoLu, że można nosić do dwóch buffów, bo tak to jesteśmy tak troszkę ograniczeni do tego właśnie jednego, co może być czasami troszkę męczące. Bo właśnie jak ja tu biorę sobie siłę, to przydałaby mi się również mana. O, tripla. Okej, ładnie. Ciśniemy do końca, do końca. Okej, GG. To była dobra gra. To była bardzo dobra gra. Moim zdaniem. Jak... Co prawda, no ja nie popisałem się jakoś specjalnie. 5-7 to nie są jakby zbyt dobre staty. Jednak jak na pierwszą grę od dawna, od bardzo, bardzo dawna Izydon, to jak na moje to jest dobry wynik. No ale co ja się będę wypowiadał? Okej. Na górę, czy tak? Czy nie? A gdzie jest, że ten Izydon jest magiem? O lol, nie wiedziałem. No dobra, ale mniejsze, mamy Izydę. No to tyle by było. Ja się będę z wami żegnał, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, coś to będziecie mnie poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się spodobał, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.